To nie jest zupełnie zimne, ale nie mogę się. Stoją w kucie całej. Jaka jedna osoba, to jest tyba, która siedzi gdzieś daleko za. Nie wiem, gdzie. Okej. Jak ścieli, zobacz te. Jeszcze. Wiesz, oni wzięli? Oni wzięli taki wielki, taką wielką maszynę, nie? Jedna osoba stanęła tam, druga tu, ja po prostu przeszłam. Jest tak sztuczne. To jest bardziej takie już prawdziwe. Mm-hmm. Nie wiem. Dało mi się trochę bardziej. Co to taki są w stanie taki głośny dźwięk wydawać? Nie wiem. Mogę mnie tak powiedzieć. Widzisz, tak się obraził na mnie. Coś musiałam mu złego powiedzieć. Nie wiem co, a coś. Jest miejscem udawania ptaków. Jeszcze nie jest. O, come on. Ile można czekać? Stupid swimming pool! Dlaczego coś tam... Wiecie, ktoś tam postawił lampę na tym? Czy mi się wydaje? A nie, to jakaś chyba pompa. Nie wiem. Będziemy tam do świty, zobaczysz. A teraz wracamy do głównego tematu naszego odcinka, czyli o opiece dentystycznej w Kanadzie, a dokładniej w British Columbia, czyli BC. Tutaj jeszcze pokazuję Wam ptaka, nie wiem co to za ptak, pierwszy raz takiego widziałam, dlatego nagrałam, jakiego spotkałam, jak wracałam od dentysty. Zanim przejdziemy do konkretnych informacji, po drodze jeszcze parę ujęć tego, jak wygląda moja droga powrotna od dentysty.
Dentyści w Kanadzie, w przeciwności do dentystów w Polsce, nie są podzieleni jakby na dwie grupy, czyli na dentystów na NFZ i dentystów prywatnych, tylko każdy dentysta działa zarówno w sferze prywatnej, jak i państwowej. I tylko od nas zależy, czy chcemy zapłacić mu z naszego prywatnego ubezpieczenia, czy dany zabieg będzie pokrywany przez państwo. Państwo pokrywa nieliczne zabiegi i właściwie one są bardzo podobne do tego, co pokrywa NFZ w Polsce. Czyli na przykład te ciemne plomby na tylnych zębach, wyrywanie zęba. Nie mówimy o wyrywaniu operacyjnym, tylko takie zwykłe, najprostsze wyrywanie. Jasne plomby tylko na przednich zębach. I właściwie chyba to wszystko. Natomiast wszystko inne, czyli zdjęcia rentgenowskie, jakieś dodatkowe zabiegi upiększające, wszystko płacimy z własnej kieszeni lub płaci za nas ubezpieczyciel. Ubezpieczenie dentystyczne można sobie samemu wykupić albo można mieć je w tak zwanych benefits z pracy. Kiedy nie mamy benefits lub mamy je bardzo ograniczone, to przed każdym zabiegiem dentysta sporządza nam kosztorys, ile będzie to kosztować, ile z tego pokrywają benefits, bo czasami jest tak, że pokrywają na przykład 50% zabiegu, albo 80% zabiegu, albo na przykład tylko 10% zabiegu, a ile będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni. Jeśli chodzi o cennik, jaki mają dentyści, no to usługi dentystyczne są dosyć drogie, bo za taką zwykłą, najzwyklejszą plombę płaci się od powiedzmy 200 do 300 dolarów za ząb. A to akurat widok z okna, jaki ma mój dentysta, który może umilić pobyt na fotelu. Pa, pa!